Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie. Trochę czasu minęło od ostatniej katechezy z różnych powodów, ale myślę, że chociaż króciutko, sercem trzeba wrócić do tego słowa, które Bóg pozwala nam w tym roku duszpasterskim przeżywać. Im bardziej to słowo staje się treścią tych tygodni i miesięcy, tym bardziej odkrywam w sobie, przynajmniej samym, jak to słowo jest ważne. Jak to słowo jest istotne, że ja się zastanawiałem, czy ja w ogóle zdawałem sobie sprawę z wagi tego słowa, które Bóg wypowiedział i wypowiada każdego dnia, bo słowo jest aktualne, tak jak tysiące razy powtarzamy, że słowo jest żywe. I to słowo, jak pamiętacie, rozpoczęło się od tego przedstawienia się Boga, który powiedział: jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Ja jestem i popatrz na moje dzieło. Ja Ci się przedstawiam, ale nie przedstawiam Ci się teoretycznie. Daję Ci się poznać w moich dziełach. Daję Ci się poznać poprzez wydarzenia i fakty to, kim jestem. Po co? Żebyś zobaczył prawdę o mnie. Żebyś zobaczył moją moc. Żebyś odkrył moją miłość. Żebyś chociaż w jakiejś małej cząstce mógł zajrzeć do mojego serca. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To jest pierwsze słowo, które zostało zakwalifikowane jako to przykazanie pierwsze. Pamiętacie, przykazania to nie jest prawo, to jest obietnica, którą Bóg składa. Nie będziesz miał bogów cudzych, nie będziesz miał idoli, nie będziesz miał bożków, nie będziesz dał się oszukiwać myśleniu tego świata, który myśli, że coś może Boga zastąpić. Jak być może niektórzy z was nad tym słowem się zastanawiali, to mieli odwagę zobaczyć, że nieustannie tworzymy sobie idoli. Że nieustannie nie tworzymy sobie idoli poprzez robienie figur, malowanie obrazów, ale tworzymy sobie obraz wewnątrz siebie. Obraz tego, co nas spełni, co nas zrealizuje, co nam da szczęście, co nas wypełni, co nas na końcu doprowadzi do poczucia tego, że nasze życie miało głęboki sens i głęboką wartość. I to słowo o idolach jest bardzo ważne, bo ono zostaje pokazane jako ten pierwszy element, to pierwsze spotkanie, w którym Bóg nie mówi o sobie w ludzkim mniemaniu, że jest Bogiem zazdrosnym, nie na zasadzie negatywnej. Tylko to mówienie o Bogu zazdrosnym jest mówienie o kimś, kto jest tak zatroskany o ciebie, o twoje zbawienie, że tego się nie da wypowiedzieć. I to jest ten obraz, który jest bardzo ważny, bo jeżeli my nie zobaczymy pułapki, idoli, tego jak nieustannie wchodzimy w to tworzenie najczęściej obrazów, to też nie będziemy mogli wołać o ratunek, bo nie będziemy widzieli tej pułapki, która została na nas zastawiona.
I dzisiaj mamy się pochylić nad drugim przykazaniem, nad tym słowem, które w Księdze Wyjścia zostało przedstawione nam tak. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Jak zacząłem szukać tego przykazania, w sensie treści tego przykazania, to zdałem sobie sprawę, przynajmniej sam dla siebie, ja katechezę mówię do siebie, nie do was. Zdałem sobie sprawę z tego, że to jest chyba jedno z przykazań, które albo najbardziej nie rozumiem, albo najbardziej nie doceniam. Że treść tego przykazania tak naprawdę jest powalająca. Jest niesamowicie ważna, niesamowicie istotna. I zobaczcie, że najczęstsza definicja, uproszczona definicja tego przykazania to jest jaka? Że nie będziesz przeklinał, że nie będziesz mówił brzydkich słów, że nie będziesz brał imienia Pana Boga do, tak to mówi słowo, do czczych rzeczy, do rzeczy błahych. Co to znaczy? Że nie będę mówił Jezus i Maryja, jak mi się wyrwie, tak? Zobaczcie, że my bardzo często to przykazanie sprowadzamy właśnie do takich treści. Ale pomyślmy, że co? Że Bóg dał drugie w kolejności przykazanie po to, żebyśmy co? Żebyśmy nie przeklinali? Żebyśmy nie ciągnęli Pana Boga do błahych rzeczy naszego codziennego życia, jak ci szklanka wypadnie? Że Pan Bóg po to wyprowadził naród egipski z niewoli, naród izraelski z niewoli i prowadził przez pustynię przez 40 lat. Mojżesz, który pościł przez 40 dni na górze Synaj, żebyśmy co nie mówili brzydkich słów? Po to? Więc zobaczcie, że nawet takie krótkie zastanowienie się nad tym słowem w pewien sposób zaprasza nas do tego, żebyśmy szukali głębi tego słowa, głębi tego przykazania, żebyśmy go nie spłycali, żebyśmy nie byli powierzchowni w patrzeniu i w słuchaniu tego słowa. Pułapka jest zastawiona, jeżeli można to tak powiedzieć, w pewien sposób nawet w samym tłumaczeniu. Bo to tłumaczenie, jak przeczytamy, tak jak je przeczytałem, no to ona mówi tak w sposób jakiś bardzo niewyraźny. O co tu chodzi tak naprawdę w tym przykazaniu? I teraz język hebrajski jest językiem, to się tak nazywa ładnie, mądre słowo wymyślone przez kogoś, językiem polisemiotycznym. Co to znaczy? Że to jest język, który ma bardzo niewiele rdzeni wyrazowych. Mniej więcej około 500. Nasz język polski, język grecki, język jakiś tam inny mają rdzeni 2-3 tysiące i tak dalej, i tak dalej. Wiele, wiele takich. I o co chodzi? Że na podstawie tych 500 rdzeni wyrażone są wszystkie treści i wszystkie niuanse języka, które my wyrażamy wieloma, wieloma określeniami, wieloma, wieloma słowami. I chodzi o to, że to słowo, które zostaje wypowiedziane, jest o wiele bogatsze w treść niż tylko jedno z tłumaczeń. Że jeżeli to słowo zostało w ten sposób przetłumaczone, to nie znaczy, że została wyczerpana cała zawartość tego słowa, które zostało wypowiedziane. I chodzi o to, że my co? Dostaliśmy pewną katechezę przez lata naszego życia, najczęściej w podstawówce. Dostaliśmy pełną katechezę. Uczyliśmy się do pierwszej komunii świętej, 10 przykazań. Potem żeśmy się uczyli do bierzmowania tych 10 przykazań. Powtarzaliśmy je schematycznie, tak? I
jak przyszedł moment ślubu, tośmy już zapomnieli o tych przykazaniach, już my żeśmy nie pamiętali o nich, nie? Bo one pozostały na poziomie naszego intelektu, naszego uczenia się pewnych treści, ale myślę, że w wielu wypadkach w ogóle żeśmy się nie zastanawiali nad tym, co to słowo znaczy. Po prostu żeśmy wbijali je w pamięć, znasz 10 przykazań, znam 10 przykazań, powtórzysz, powtórzysz, dobra. Ale o co tak naprawdę w tym wszystkim? I teraz to przykazanie w Wulgacie, czyli w tłumaczeniu na język łaciński, którego dokonał Hieronim, święty Hieronim, ono brzmi tak. Nie będziesz przyjmował imienia Boga, ponieważ byłoby to współzawodnictwo. Tak przetłumaczył to w Wulgacie Hieronim. Zobaczcie, zupełnie jakby inna treść. Nie będziesz przyjmował imienia Pana Boga, ponieważ nie byłoby to współzawodnictwo. A to przyjmowanie, to dźwiganie, które zostaje określone w języku hebrajskim jako nasa, mówi o tym, że ktoś niesie jakby na swoich barkach jakiś ciężar. Czyli, że to wzywanie imienia byłoby pewnego rodzaju noszeniem na swoich barkach pewnego ciężaru. Nie będziesz tego robił, bo byłoby to współzawodnictwo z Bogiem. Jest niesamowicie ważne, żeby to słowo powoli w nas rezonowało, bo to przykazanie będzie nam w końcu mówiło tak. Nie będziesz brał na siebie imienia Pana Boga w sposób kłamliwy, bo byłoby to naruszeniem, czy byłoby to przeciwko temu Bogu. I myślę, że to już nam w pewien sposób pomaga szukać bardzo głębokich odniesień. Kiedy Izraelici komentowali to przykazanie, to w komentarzach do tego przykazania odnosili się do dnia Jom Kippur, czyli dnia pojednania. I ten dzień pojednania był dniem bardzo szczególnym, nie tylko przez to, że dokonywało się przebaczenie grzechów, ale w tym dniu przebaczenia kapłan wchodził do miejsca najświętszego w świątyni, kiedy była świątynia. I tam arcykapłan raz w roku wypowiadał imię Boga, dokonując pewnego rytu. Ale tam wypowiadał imię Boga. I potem wychodził na dziedziniec świątyni, gdzie trwał lud, i wypowiadał to imię Boga nad ludem. Tego dnia ten lud, który się nawracał, który wchodził poprzez post w przebaczenie grzechu, stawał się na nowo ludem Boga Jahwe. To słowo, które mówiło: ja jestem Twoim Bogiem, a Ty jesteś moim ludem. Ale stawał się tym ludem przez co? Na nowo? Przez wyznanie grzechów. Przez powrót do Boga. Przez odwrócenie się od swojego upadku, od swojego odejścia, od swojej zdrady. Ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To imię, które zostało wypowiedziane, jakby czyniło na nowo ten lud ludem Pana.
Co oznacza wziąć tak naprawdę na siebie imię Boga? To znaczy wejść w relację. Wejść w relację z Bogiem. Dla nas imię jest czymś takim mało konkretnym. Dla nas imię jest jak pewien numerek w poczekalni, bardzo często. Natomiast dla ludu wschodu imię jest określeniem osoby. Jest określeniem nie tylko jego istoty, ale bardzo często również jego misji. Przypominacie sobie, i myślę, że ci, którzy nie wiedzą, to się nad tym zastanawiali, dlaczego w którymś momencie w Księdze Rodzaju Abraham, czy Abram staje się Abrahamem? Dlaczego Sara staje się nagle Sarach? Co to znaczy? To, co u nas się pojawia jako Ha w tych imionach, oznacza Haszem, imię. Żydzi nie wypowiadają nazwy, powiedzmy tak, Boga. Najczęściej posługują się określeniem Haszem, imię. I kiedy słowo mówi, że Abram stał się Abraham, to wziął na siebie imię Boga. Kiedy Sara stała się Sarach, to wzięła na siebie imię Boga, pełniąc Jego wolę, realizując Jego misję. I dlatego to wzięcie na siebie imienia Boga to jest wejście w głęboką relację. To jest wejście w bliskość, w pewne doświadczenie, pewne spotkanie, które jest spotkaniem bardzo osobistym, ale jest spotkaniem bardzo głębokim. Wziąć na siebie czyjeś imię, to znaczy być z nim w jedności. Prosty przykład, który znacie z życia wszyscy, prawie. Jak kobieta wychodzi za mąż, najczęściej przyjmuje nazwisko swojego męża. Zdarza się i odwrotnie. Ale co to symbolizuje? To symbolizuje właśnie bycie w jedności. Zerwanie granic. Stajemy się sobie oddani. Stajemy się pewnym obrazem jedności, tak? Biorę na siebie Twoje imię i to powoduje, że nie ma pomiędzy nami granic, że nic nas nie dzieli, że to, co nas łączy, to jest ta miłość, która spowodowała, że gotowi jesteśmy sobie oddać wszystko. Nie mieć nic, nie chować nic dla siebie. Nie zatrzymywać nic dla siebie. I teraz zobaczcie, że jakie przeżywamy rozczarowania, jeżeli okazuje się, że pomiędzy mężem i żoną tej jedności nie ma. Że twój mąż ukrywa jakieś tam rzeczy, że twój mąż nie mówi ci o różnych rzeczach, że jeżeli rozmawiacie, to nie mówicie sobie wprost, bo nie mamy odwagi mówienia sobie prawdy. Nie mamy odwagi szukania wspólnych rozwiązań, wspólnej drogi. Dla świętego spokoju mówimy dobrze, dobrze, ale tak naprawdę to nic nie zmienia w naszym życiu. I ta relacja, która miała być obrazem jedności, która miała pokazywać, że nie ma dwojga, jest jedno, nagle rzeczywistość
próbuje nam pokazać, czy pokazuje nam wprost, że jest zupełnie inaczej. Że jesteśmy rozczarowani tą sytuacją, że przeżywamy ból, że przeżywamy pewnego rodzaju frustrację z tego powodu, bo zamiast się sytuacja z latami polepszać, to się pogarsza. I coraz bardziej czujemy, że w naszym domu są dwa światy. Świat mój, moich oczekiwań i świat na przykład mojego męża i jego oczekiwań. I pomimo tego, że na drzwiach w czasach RODO jest to samo nazwisko, to za drzwiami już tej jedności nie ma. Wziąć na siebie czyjeś imię, to znaczy wejść właśnie w taką jedność, w taką bliskość, w taką gotowość oddania wszystkiego, bycia tym, który jest gotowy do pewnego stopnia zrezygnować z siebie. Mamy te same upodobania, lubimy piłkę, lubimy te same książki, jesteśmy w jakiejś przyjaźni, w jakiejś relacji, w jakiejś, nie wiem, sytuacji, która nas łączy. Ale tak naprawdę, kiedy to się zweryfikuje? Kiedy przyjdą doświadczenia? Kiedy przyjdzie cierpienie? Kiedy trzeba będzie brać na siebie ryzyko oddania własnego życia? Wtedy te przyjaźnie się zweryfikują. Wtedy te relacje się weryfikują. Bo nie sztuka jest gadać o tym, że cię kocham, że mi na tobie zależy, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. Bo to nam łatwo przychodzi. Ale właśnie wtedy, kiedy przyjdzie wybierać, kiedy przyjdzie moment, w którym trzeba dawać swoje życie, kiedy trzeba będzie rezygnować z siebie. Bo bierzesz na siebie imię twojego przyjaciela, kogoś bliskiego. Bierzesz na siebie imię twojej żony. Bierzesz na siebie imię twojego męża. Bierzesz również na siebie imiona swoich dzieci. I to jest ta sytuacja, która nie znosi hipokryzji. To jest ta relacja, która nie godzi się na hipokryzję. A my mamy nieustannie w swoim sercu wiele takich hipokryzji. Spotykasz na ulicy kogoś, swojego kolegę, nie, którego dawno nie widziałeś, nie, ale wiesz, że to jest gaduła i za chwilę zacznie gadać, więc ty nie masz na to czasu. To tak, tak, dzień dobry, wiesz, ale nie mam czasu. I w ogóle cię on nie interesuje. Nie? Że masz wiele w takich hipokryzji, w których udajesz. Szef ci mówi, że trzeba zrobić tak. To tak, oczywiście, tak, panie kierowniku, tak, panie kierowniku. A pod spodem sobie myślisz, co? Znowu się przyczepił do mnie? Nie ma nikogo innego? I rozumiecie, że my mamy takich masek na sobie mnóstwo, w zależności od sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie? Jak mąż chce coś uzyskać od żony, to od razu wie, gdzie jest kwiaciarnia, od razu wie, co żona lubi najbardziej. Nie? Od razu mu się przypominają rzeczy, tak? Jak chce coś uzyskać. Ale jak uzyska, to już szybko traci pamięć. Następnego dnia już kwiaciarnię zburzyli. Nie? Więc zobaczcie, że to słowo przychodzi właśnie pomagać nam zobaczyć tę rzeczywistość, tak? Że brać na siebie imię, czyjeś imię, to znaczy wchodzić w tą relację bardzo głęboką, bardzo prawdziwą, bardzo świadomą, bardzo odpowiedzialną. To jest gotowość ryzykowania własnego życia. Wziąć na siebie imię kogoś bliskiego. To znaczy być gotowym do tego, że
ktoś cię o coś poprosi i ty będziesz gotowy odpowiedzieć na tą prośbę. Przypominacie sobie bogatego młodzieńca, który przybiega do Jezusa i mówi, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu mówi, czemu nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden jest dobry, Bóg. Ale skoro nazywasz mnie dobrym, czyli widzisz we mnie Boga, to mówi, czy zachowujesz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, to ta, i tak dalej. Wszystko zachowuję, mówi, od swojej młodości. To dlaczego nie znalazłeś życia wiecznego? Skoro przychodzisz do mnie teraz je szukać, tego życia szukać, dlaczego nie znalazłeś, a mówisz, że zachowujesz te przykazania? A te przykazania prowadzą do życia wiecznego. No więc badamy serce, tak? On nie kradł, bo był bogaty. Nigdy nie miał wysiłku, nie? Żeby zadbać o swoją rzeczywistość. Nie musiał oszukiwać, bo nie stawiał w takich sytuacjach. Nie? Jezus mu zweryfikował serce w prosty sposób. Brakuje ci tylko jednego. Sprzedaj wszystko, co masz. I chodź za mną. Zaryzykuj. I w tym momencie pamiętamy tą sytuację do końca, że ten młodzieniec odszedł zasmucony. Nie był w stanie zaryzykować. Nie był w stanie na siebie wziąć tego wezwania, które Jezus mu zaproponował. W ten sposób jakby została sytuacja jego relacji zweryfikowana. Przez konkret. Nie przez teorię. I to słowo dzisiaj przychodzi nam pomagać właśnie w tym pytaniu. Co to znaczy wziąć na siebie imię Boga? Co to znaczy wziąć na siebie imię Boga dzisiaj? Dzisiaj. Bo my tak naprawdę, wiecie, dopóki nie zobaczymy, co to znaczy, to chyba nigdy nie będziemy w stanie wejść w ten sposób myślenia. Kto zaryzykował wszystko dla Boga? Jezus Chrystus. On totalnie wziął na siebie imię Boga. On totalnie wziął na siebie właśnie to słowo, które zostało wypowiedziane. Wszedł w tak intymną, tak najgłęboką relację z Bogiem, że w momencie, kiedy Ojciec powiedział o Synu, który ma oddać życie, On powiedział, tak Ojcze. Tak Ojcze. Jesteśmy w takiej jedności, że natychmiast wchodzę w to, co mi proponujesz, to, co mi przygotowałeś. Bo ta relacja, która nas łączy, ona wyklucza jakikolwiek opór. Ona wyklucza jakiekolwiek wahanie. Ona wyklucza wszelkiego rodzaju zbędne pytania. I widzimy w Jezusie Chrystusie tego, który to imię Boga wziął na siebie, ukazując Jego prawdziwe oblicze. Wziął na siebie to imię i pokazał nam prawdziwą miłość Boga. Bo Jezus Chrystus jednocześnie wziął na siebie Twoje i moje imię. Jezus wziął na siebie Twoje i moje imię kiedy? Kiedy uczynił się grzechem
za mnie. On wziął na siebie moje imię jako grzesznika. On, który nie był grzesznikiem, który nie popełnił grzechu, wziął na siebie moje imię grzesznika i pokazał mi, co to znaczy kochać. To jest ta miłość. To jest to słowo, które zostaje. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Nie mów, że jesteś chrześcijaninem, jeżeli nie żyjesz Bogiem. Tak. Bo to są wtedy czcze deklaracje, że nam się ciągle myli pobożność z wiarą, że nam się ciągle myli pewna postawa humanitarna, humanistyczna z prawdziwą postawą chrześcijanina, który nie waha się w tym, żeby swoje życie ryzykować, oddawać Bogu. A my ciągle z Nim handlujemy. Ciągle próbujemy uzyskać coś dla siebie. Ja jestem pierwszy w tym. Tylko właśnie to przykazanie przychodzi nam pomóc, żebyśmy zobaczyli, że my żyjemy w tej hipokryzji. Że o co nam chodzi? Żeby mieć w domu spokój, żeby dzieci chodziły do kościoła, żebyśmy mieli dobrą pracę, żeby wnuki były zdrowe, żeby nie wydarzyło się nic złego. Zobaczcie, jakie mamy pragnienia serca. Żeby mieć sukces, żeby nareszcie się polepszyła sprawa mojego małżeństwa, żebyśmy się przestali kłócić, albo żeby mąż przestał mnie zdradzać. Czy nam chodzi o to, żeby wejść w ten sposób myślenia, który pokazuje nam Jezus Chrystus i oddać Bogu naprawdę swoje życie? Wziąć na siebie Jego imię w sposób totalny, tak jak wziął je Jezus Chrystus. Czy o to nam chodzi? Bo jeżeli nie, to jest ten moment, że Bóg wypowiada dzisiaj, tak jak kapłan nad Izraelem, swoje imię. Jeżeli się nawracamy, jeżeli odchodzimy od grzechu, jeżeli widzimy naszą klęskę, widzimy to, co żeśmy uczynili, widzimy, jak daleko nasze serce jest od Boga i pokropienie wodą święconą niczego nie zmieni, bo dalej zostanie twarde i skoncentrowane na sobie i na swoich planach. Dlatego to słowo jest tak potężne, tak mocne, tak przychodzi do nas z młotem uderzającym i mówi, czy bierzesz na siebie imię Boga? Bo rozumiesz, jeżeli ktoś bierze na siebie imię Boga w sposób czczy, fałszywy, jako hipokryta, to pamiętajcie, Bóg nie zostawi tego, jak mówi to słowo, bezkarnie. I tu nie chodzi o to, żeby nas straszyć. Tylko chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że w ten sposób Bóg chce nas uratować, żeby wprowadzić nas w doświadczenie prawdy. Żebyśmy mogli odkryć to przesłanie tego słowa, misję, głębię tego słowa, że Bóg nas powołuje do rzeczy naprawdę istotnych, naprawdę ważnych, większych od naszego malutkiego życia, od tej naszej nieustannej troski o siebie. Że zobaczcie, jak ja słucham tego słowa, które mówi, że nie będę brał na siebie imienia Boga, nie będę udawał kogoś, kim nie jestem, to ogarnia mnie przerażenie. Bo ja znam we fragmentach chociaż swoje twarde serce i widzę, że nie niosę imienia Boga.
Ile razy jestem antyświadectwem? Patrzą na mnie i kogo widzą? Boga, Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który ich kocha ponad wszystko. Nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się. I dlatego zobaczcie, kiedy Bóg wypowiada to słowo, które wypowiada do Izraela, mówiąc: będziesz moim ludem, a ja będę twoim Bogiem. Pokazuje wizję tej jedności. Nie, to on się na tym nie zatrzymuje, on pokazuje, daje swojego Syna, Jezusa Chrystusa i mówi: tak, to jest ten obraz. To jest ten człowiek, który jeden i jedyny wypełnił to słowo. Czytałem na początku z Ewangelii. Ani jedna jota, ani jedna kreseczka, ani jeden rożek nie zostanie zmieniony. Ani jeden. I tylko Jezus to słowo wypełnił. Zrealizował to słowo, które zostało dane przez Boga. I to słowo przychodzi dzisiaj, żeby dotykać, pobudzać to nasze serce, które jest, wiesz, oparte na swoich planach, na swoich wizjach, na tych rzeczach, które mamy zrobić. Uważamy, że one są tak ważne, tak istotne, nie? Że jak ich nie zrealizujemy, to świat się zawali, to misja Kościoła, to misja nie wiadomo czego się nie zrealizuje. Ja to mówię ze świadomością tych ostatnich miesięcy moich chorych, nie? Boże mój, pokrzywa, bez Ciebie nic nie uda. Wszystko się kręciło. Nawet nie zauważyli, że mnie nie ma. Niektórzy. Ale to było to światło, które mi pokazało, że to nie jest tak, że ja jestem Bogu do czegoś niezbędny. Ja jestem taki ważny, tak Bóg mnie wybrał, tak mnie namaścił, tak mnie posłał, nie? I teraz beze mnie. Jeżeli nie wchodzę w słowo to, które zostało zrealizowane w Jezusie Chrystusie, jeżeli nie jestem gotowy dla Boga ryzykować wszystkiego, to ta relacja zawsze będzie smutna, okaleczona, będzie bezsmakowa. I będziesz się zawsze zastanawiał, czemu? Czemu tak? Przecież się starasz, przecież ci zależy, przecież chodzisz, przecież próbujesz. Ale tak naprawdę nie bierzesz na siebie Jego imienia. Tylko trzymasz się swojego. Bo ja jestem najważniejszy. I dlatego to totalne oddanie życia, które mamy w Jezusie Chrystusie, które w Nim oglądamy, pokazuje nam realizację tego słowa. Tak, to przykazanie się zrealizowało. To Jezus jeden jedyny wziął na siebie w sposób totalny to imię. Nie lękając się. Nie lękając się tego, co Bóg przewidział jako drogę dla Niego. Dzisiaj Bóg stawia nas wobec tego słowa i nie stawia nam warunków. On nam dzisiaj przez to słowo chce powiedzieć, że każdy z nas jest dla Niego tak ważny, że jest godzien Jego krwi, że On Ciebie tak kocha, że On mnie tak kocha, że dając wypełnione słowo w Jezusie Chrystusie, wypełniając wypełnione prawo i proroków w Jezusie Chrystusie, objawia Ci swoją miłość. Chce Ci pokazać, że nie potrzebuje żadnego udawania, żadnej hipokryzji, żadnego wchodzenia w jakieś postawy pozorne, że On tego nie rządzi, zna Twoje serce, doskonale wie, jakimi jesteśmy egoistami, że On doskonale zna nasze grzechy,
I dzisiaj to Słowo mówi, że w momencie, kiedy my w sposób świadomy, prawdziwy, totalnie będziemy to serce oddawać Bogu, to to Słowo w Jezusie Chrystusie naprawdę będzie się realizowało tu i teraz. Że świat potrzebuje tego Słowa zrealizowanego. Że zobaczcie, my wszyscy o miłości w pewien sposób mówimy, do niej tęsknimy, pragniemy. I wiecie co, jak gdzieś w świecie ta miłość się ukaże, to wszyscy tam biegną. Jak ukazała się w Matce Teresie z Kalkuty, to przy jej grobie modlą się i wierzący, i ateiści. Bo zobaczyli prawdziwą miłość, która została zrealizowana poprzez oddanie przez świętą Teresę, Matkę Teresę, swojego życia Bogu w prostocie serca. I ja widzę, że ciągle tej miłości nie mam. Że nie biorę na siebie w taki sposób imienia Boga. Że nie staje się znakiem tej miłości. Wziąć na siebie imię Boga, to znaczy wziąć na siebie tę miłość ukrzyżowaną. Tę miłość, która została ukazana w Jezusie Chrystusie. Ale tak jak mówię wam od początku tych kateches, to Słowo jest obietnicą. To Słowo jest obietnicą, którą Bóg wypowiedział i która jest aktualna i która się realizuje w tych, którzy chcą to Słowo przyjmować, chcą się z Nim zmierzyć, chcą stanąć w prawdzie. Kto chce zobaczyć ten obraz własnego serca bez udawania, bez wywyższania się i zobaczenie tego, że dla Boga naprawdę jesteśmy ważni. Że On chce się nami posługiwać w tym dobrym tego słowa znaczeniu, żeby realizowała się ta miłość, za którą tęskni świat, która jest w stanie ten świat przemieniać, która jest w stanie ten świat zbawiać. Bo zbawieniem tego świata jest krew, którą chrześcijanie oddadzą za życie tego świata z Jezusem Chrystusem. Czy my chcemy takiej miłości? Czy my chcemy w ten sposób wziąć na siebie Jego imię? Odpowiedzieć na to Słowo. Ja nie wiem, czy ja umiałem wam to dzisiaj powiedzieć, co w tym przykazaniu jest naprawdę ważne, naprawdę istotne. Ale tu nie chodzi o to, żebyś nie przeklinał. Tu chodzi o coś o wiele bardziej poważnego. Żebyśmy mogli stać się odblaskiem tej miłości, odblaskiem tej chwały, która zostaje ukazana w Jezusie Chrystusie.